Natomiast trzecie pytanie? Kontrola, jak wypadła. Myślę, że kontrola nie wypada się chwalić, ale wypada lepiej niż można sobie marzyć, bo podpisałem protokół bez uwag, bez zaleceń. To, co ten Urząd Kontroli Skarbowej, to była jakby kolejna kontrola, bo jak pamiętacie, pierwsza kontrola to Unia Europejska plus Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. U nas prowadzili kontrolę realizacji wniosku, no i ślad za tym później przyszła kontrola Izby Skarbowej. Czyli cieszę się bardzo. Dobrze wyszło. Że opinia tej że Izby jest bardzo istotna znaczenie przy ubieganiu się o dalsze środki. Więc to jest podstawa. Powiedziano nam, że możemy, ubiegając się o środki, właśnie powoływać się na jedną i drugą kontrolę. Będziemy to robić. Uważam, że jednym, no może, nie wiem jak to będzie punktowane, ale jednym z naszych atutów to jest to, że potrafimy wydawać pieniądze, że te pieniądze wydajemy zgodnie ze wszystkimi regułami, przepisami, zarówno polskimi, jak i unijnymi. Cieszę się.